przyszłym roku Nowa Huta będzie miała 60 lat. Kiedyś to miasto Nowa Huta, później piękna dzielnica Krakowa, teraz 5 pięknych nowohuckich dzielnic. Zapytaliśmy mieszkańców Nowej Huty, co sądzą o tym jubileuszu. Dlaczego ta huta ma być inna? Dlaczego nie ma mieć swojego jubileuszu, nie ma mieć swoich jakichś historycznych dat? Tu się bardzo dużo działo. Ja myślę, że to dobry pomysł, prawda? Przecież tu wielu ludzi poświęciło całą swoją młodość, żeby budować to miasto. Myślę, że obchody 60. rocznicy powstania Nowej Huty powinny łączyć się z refleksją dotyczącą tych osób, które potraciły tutaj majątki. Osób, które zostawiły tutaj swoją ojcowiznę i w zamian praktycznie nic nie otrzymały. Należałoby o tym powiedzieć, należałoby podkreślić, należałoby może w jakiś sposób wydatny uszanować pamięć tych ludzi i krzywdę, jaka ich spotkała. Jubileusz? Myślę, że każda rzecz ma swoje ciemne strony, ale niekoniecznie trzeba za każdym razem mówić tylko o ciemnych stronach, a takie wrażenie mam, że często tak jest w tym przypadku. PL się skończył i jest coś zupełnie nowego, ale na pewno powinno się obchodzić jakieś rocznice związane z tym miejscem. Tak jak było ta 750-lecia Krakowa, tak u nas ma być to samo. I to jeszcze większą pompą. Dokładnie. Najlepsze zespoły, najlepsze orkiestry, wszystko co najlepsze. I tak przez tydzień od razu. Tydzień, miesiąc od razu. Żeby tak było tak porządnie. Jak to żeby wiadomo, że huta to jest huta po prostu. No dokładnie, żebyśmy pokazali na cały świat. Na pewno dobrze by było, korzystając z tej okazji, pokazać ludziom młodym historię tej części miasta. Są to miejsca, które jednak są związane z naszą młodością. No i jakiś fragment życia naszych dzieci. No i chcielibyśmy, żeby wiedzieli, co to jest Nowa Huta. I skąd powstała w ogóle. Jak powstała ta Nowa Huta, a nie tak, żeby dla nich to było coś obcego. 60-letnia historia tej dzielnicy to między innymi 40 szkół podstawowych, 15 szkół średnich. To przecież Teatr Ludowy, to przecież liczne domy kultury, to liczne kluby sportowe. Ta działalność ludzi na pewno wymaga szacunku. Dzianinowe Cuda to pokaz mody, który kończy działalność jednej z manufaktur, która powstała jako jedna z 11 w Nowej Hucie w partnerstwie inicjatyw nowohuckich Nowa Huta, Nowa Szansa. Po 2,5 roku naszej działalności, podczas której organizowaliśmy kursy dziewiarskie, a także konkursy na dzianinę unikatową, pokazujemy efekty pracy blisko 40 projektantek, które tworzyły swoje kreacje według swoich marzeń, zgodnie ze swoimi marzeniami podczas trwania naszego projektu. Wśród licznych atrakcji turystycznych w Nowej Hucie wyróżnia się zespół dworków. Dlaczego się wyróżnia? Dlatego, że Nowa Huta kojarzona jest głównie z przemysłem. Kojarzona jest z osiedlami socrealistycznymi, a nikt nie kojarzy tego, że na terenie Nowej Huty mamy około kilkunastu dworów i pałaców, reprezentujące wszystkie typy rezydencji właściwie od średniowiecznego ogródka, aż po wille z początku XX wieku. Wśród nich bardzo znaczącą rolę odgrywa rezydencja w Wadowie, dawna rezydencja rodziny Badenich.
Rezydencja ta pierwotnie pewno była takim zwykłym dworkiem staropolskim, ale pod koniec XIX wieku, na początku XX uległa definitywnej zmianie. W miejscu dawnej jakiejś rezydencji, folwarku, wybudowano piękną neorenesansową willę. Takie wille znamy z terenu Nowej Huty, podobny kształt ma dworek rodziny Popielów w Ruszczy. Ale willa w Wadowie jest o wiele ciekawsza, o wiele efektowniejsza. Posiada ślady dawnych, bogatych zdobień na fasadzie, które niegdyś na tej fasadzie były posągi, wazony. Posiada też bardzo efektowne wejście, portyk ozdobiony herbami i napisem z Bożych Darów. Zachował się także park, co prawda niewielki, pewno dwuhektarowy, ale za to z dwoma kopcami parkowymi, ze starodrzewiem. Dwór w Wadowie posiada najciekawszą architekturę, może nie tyle najciekawszą, co najbardziej ozdobną. Boniowania, kolumny, bardzo ciekawe obramienia okien, nisze. W jednej z tych nisz mamy figurę Matki Boskiej, w drugiej okazałą wazę. Świadczą o tym, że była to kiedyś rezydencja ludzi bardzo zamożnych, dbających o estetykę swojego domu.